TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Ale Kuba nie jest tak blisko składu. A my posłuchajmy, bo dzisiaj ma miejsce bardzo fajna ceremonia. Legendarny hymn ruchu Chorzów już teraz przed Państwem. Przeszkód, żeby rozpoczął to spotkanie. I już piłkarze niebieskich rozpoczęli to spotkanie gwałtownym krosem, ale Radek Sylwester nie miał gdzie posłać piłki. Złapał jeszcze futbolówkę Gutowski przed linią boczną. Dobrze na jeden kontakt z Gibasem. Gutowski pod nogi Mąki. Mąka będzie grał 1-1. Mąka dobre podanie na drugi słupek, ale nie doleciała piłka do Marka Zuziaka. Jeszcze Gutowski próbuje uderzenia, ale prosto w nogi obrońcy. Będzie szansa dla Chorzowian, ale Zdziwiaków. Zagraniem na zamach jest Świderski przy linii bocznej. Bardzo ładny zwód. Świetnie to zrobił. Już powinien się pozbyć piłki. Mąka. Nie ma miejsca. To podanie od razu byłoby przekreślone. I teraz doskonale wyłożona piłka. Ależ cudownie zakończył całą akcję Marek Zuziak. Jak na patelni wyłożona piłka. Proszę, Chorzowianie zrobili prosty błąd. Wydawałoby się, że akcja jest niegroźna. Ale Daniel Mąka tutaj pokazał się świetną akcją. Świderski. Zobaczmy, Mąka, proszę, oni... zabiera się Mąka, wbiega w wolną strefę i bardzo dokładnie dorzuca. Wróciło trzech zawodników ruchu. Straszny błąd. Ale absolutnie nie podjęli krycia. To Kulejewski był zawodnikiem. Jeszcze raz Daniel Mąka. Co chwila patrzył tam, gdzie jest Zuzia. Ale jak on dokręcił tę piłkę. A obrońcy ruchu byli myślami chyba w Łodzi. Kapitalnie dograł to Daniel Mąka, no co za początek. Zachować się przy stałym fragmencie. Urywa się tam chyba Sebastian Zieleniecki. Uderzenie. Wiedzialnie i zawsze rozważnie grał Sylwestrzak, aby nie wykartkował się na spotkanie z GKS-em. Świetnie Świderski głową, uwaga. No i tak Zuziak czekał na błąd obrońcy i to mu się udało. Znów Daniel Mąka, czyżby druga asysta? Konrad, lewa noga, brawo! Druga asysta Daniela Mąki, ale jakie uderzenie Konrada, który łamał na prawą nogę dwa razy, ale za drugim razem, co on zrobił, za trzecim. Ale to źle wygląda zachowanie obrońców ruchu po raz kolejny. Za dużo miejsca zostawiają piłkarze w niebieskim. No zobaczmy, jak można zostawić Gutowskiemu dobrych 4 metry w każdą stronę właściwie wolnego obszaru. No musiał z tego skorzystać Gutowski. Ułożył sobie piłkę na lewej nodze. Rysuje się w różnych barwach, może akurat. No z całym szacunkiem, uwaga, Konrad, już nie pozwolą z lewej nogi uderzyć. Ale oni chyba nie wiedzą, że prawą ma jeszcze lepszą. Zobaczmy, groźne uderzenie Maćka Kazimierowicza, nie miał dobrze miejsca. Rozegrane. Nie wiem, że rozkłada ręce Radosław Mruczkowski, bo tutaj sędzia pozwolił piłkarzom ruchu. Teraz próba strzału z dystansu. Tam nie dochodzą piłkarze ruchu. Tak go możemy usprawiedliwić. Proszę, no to co robi bramkarz ruchu, to jest gol. Numer 3. Numer 9, Daniel tak, Świderski. Daniel Świderski, ale gol numer 3. Wszystko niestety się zgadza. Golkiper gospodarzy wyszedł, zatrzymał się, no i to się skończyło golem. Zobaczmy jeszcze raz. Kamil wraca do bramki i później to już może tylko szukać piłki w siatce. Przepchnęli widzewiacy. Tutaj siła zobaczmy, fizyczna. Duriszka nie zdążył. Świderski. Zobaczmy, co wymyśli Kowalski. Zobaczmy też, jak szybko odbudowali defensywę widzewiacy. Naprawdę to było imponujące, jak zawodnicy Widzewa wrócili za tą akcją. Teraz jeszcze niebezpiecznie, dobre uderzenie, łapie piłkę. Zaskakująco. Wolański. Chyba Mateusz. Zachował. Znów niebezpieczna sytuacja. Oj, niebezpiecznie i piłka w bramce. Wolański, ale pokazuje Patryk Wolański, że bramka została zdobyta ręką. Nie, zaraz że był popychany chyba Marcin Kozłowski, tak, bo on... 72 minuta, tak. Na pewno chciał wybijać piłkę. Tak, z tyłu tutaj... na plecy Kozłowskiemu wskoczył piłkarz ruchu. Piłki ona spadała... Przechodziła swobodnie przez pole bramkowe. Jeszcze jedna centra, groźna. Zieleniecki, proszę, za łatwo! Brawo, Patryk Wolański. Tutaj z kolei przejął tę piłkę i utrzymał ją w boisku. Nadal ruch. Ten, co potrafi uderzyć z dystansu, proszę. No coraz bliżej jest Mateusz na dziewiątce. No już co? Na pewno nikt nie będzie od niego chyba tutaj wymagał w dalszej części tego spotkania powrotu.
i gry. Ależ niebezpieczne zagranie. No to mogło się skończyć drugą bramką dla Ruchu. Jakub Kowalski. A leży na ziemi Kowalski po tym starciu. A teraz Banaszak ładnie to zrobił, przyspieszył. Rusza, jest dwóch obrońców, Banaszak, ale za daleko. Jeszcze jest przy piłce Banaszak. A próbował znaleźć tam lukę. Więc... wykrzyczał tam w stronę Kazimierowicza, co sądzi o tej akcji. Wraca Gibas. Ruch ma tam więcej swobody. No, próbują. Środkowy pomocnik Widzewa teraz bardzo ładnie rozegrali to w trójce. Kamiński, Pięczek i Banaszak. Kamiński, proszę, jaka szybkość Sebastiana Kamińskiego. Ale prosto w ręce Lecha. Teraz muszą odbudować obronę, bo jest trzech na dwóch dla Ruchu, już czterech na dwóch. Wraca jeszcze Gibas, dobrze do prawej strony, do Kowalskiego. Kowalski uderza na bramkę i ratuje Patryk Wolański swój zespół przed stratą gola w 93 minucie. Rzut rożny. Hamujące wręcz akcje. Centra już grają kolejny raz w ten sposób. I ostatni raz zagwizdał arbiter tego spotkania, kończąc mecz o mistrzostwo drugiej ligi, którym Widzew wygrał 3-1 z Ruchem Chorzów przez ponad godzinę. Widzewiacy zdecydowanie dominowali, a później stopniowo jakby wycofywali się.